Piątkowy dzień rozpoczęła prezentacja kandydatury Andrzeja Twardowskiego na prezydenta Słupska. W sobotę zaś odwiedziliśmy wyremontowaną halę sportów walki i oficjalnie zakończyliśmy lato w Leśnym Kocie. Na koniec przenieśliśmy się do świata lochów i smoków w Słupskiej Baszcie. Andrzej Twardowski, prezes Energii Czarnych Słupsk, jest kolejnym kandydatem na prezydenta Słupska. Jego kandydaturę wysunęło Słupskie Porozumienie Obywatelskie. To stowarzyszenie, które z założenia ma działać poza podziałami partyjnymi na rzecz naszego miasta. Prezes Twardowski rozpoczął oficjalnie kampanię wyborczą. Podczas konferencji prasowej zapowiedział, że będzie to tak zwana kampania pozytywna. Nie zamierza oczerniać żadnego ze swoich kontrkandydatów, ani narzucać wyborcom swoich poglądów. Twardowski zapowiada, że jeśli zostanie prezydentem, nie zamierza przeprowadzać czystek w ratuszu. Receptą prezesa Energii Czarnych na zarządzanie miastem będzie pozyskanie inwestorów, mieszkańców i turystów, a także skupienie się na współpracy z Ustką w ramach Dwumiasta. Rok czasu adepci aikido i judocy ze Słupska czekali na zakończenie remontu hali sportów walki przy stadionie 650-lecia. Czekać było warto, bo takiego obiektu wojownicy z innych miast mogą im tylko pozazdrościć. Remont kosztował 1 300 000 zł. Same prace budowlane kosztowały 1 000 000. Za pozostałe pieniądze wyposażono obiekt w nowoczesny sprzęt. Hala powstała w połowie lat 70. ubiegłego wieku i był to jej pierwszy tak poważny remont. Ćwiczący w hali zawodnicy judo i aikido nie ukrywają, że są pod wrażeniem warunków, w jakich mogą trenować. Remont hali sportów walki był kolejnym etapem modernizacji stadionu 650-lecia. Wcześniej została zmodernizowana murawa i trybuny stadionu oraz powstała nowoczesna hala lekkoatletyczna. Słupscy sportowcy pożegnali lato. Wesołą i oczywiście sportową imprezę przygotował Leśny Kot. Były ćwiczenia, pokazy, konkursy i zwiedzanie leśnego kompleksu. Wszystko po to, żeby zachęcić słupszczan do aktywnego wypoczynku. W imprezie aktywnie uczestniczyło kilkaset osób z miejskimi urzędnikami na czele. Zdaniem Andrzeja Kaczmarczyka, wiceprezydenta Słupska, coraz chętniej uprawiamy sport i korzystamy z miejskich obiektów. Wiceprezydent w wolnych chwilach sam wypoczywa aktywnie. Dużą popularnością cieszą się także kluby sportowe, gdzie możemy szlifować swoją formę pod okiem trenerów. Na chętnych czekał również radiowóz, którego wnętrze można było zwiedzić bez konieczności popełniania zbędnych wykroczeń i związanych z nimi konsekwencji. O dobre nastroje gości zadbali również członkowie rokowej formacji Partyzanci 18. Dzięki. W trakcie
kontekście sportowego pożegnania lata swoje umiejętności zaprezentowali aikidocy ze słupskiej sekcji Aikido. Ponadto słupszczanie mogli odwiedzić stoisko Stowarzyszenia Aktywne Pomorze i Akademii Pomorskiej. W minioną sobotę słupska Baszta Czarownic gościła w swych murach miłośników RPG, czyli gier fabularnych, w których najważniejszym elementem jest sprawnie poprowadzona historia. Odpowiada za nią tak zwany mistrz gry, zaś pozostali gracze odgrywają przydzielone im role. Istnieje wiele systemów fabularnych, z których większość narodziła się za oceanem. Wystarczy wspomnieć choćby o najpopularniejszych Advanced Dungeons and Dragons i Warhammer. Za organizacją spotkania w Baszcie stoi Kamil Karmelita, który swą ideę wrzucił w sieć za pośrednictwem portali społecznościowych. Odzew okazał się całkiem spory i na sesję RPG do Baszty stawiło się 12 śmiałków. Istnieje spora szansa, że spotkania pod szyldem Baszta RPG przerodzą się w stale udoskonalany cykl. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do profilu imprezy na Facebooku.